Czat, czemu nic nie mówiliście? Że scena była niezmieniona, co? Chcieliście lobby oglądać? Ciekawsze niż TFT. Dobra, no i co? Dostaliśmy Vi, mamy łuk. Hard steel, moi drodzy, hard steel. No, chyba warto wziąć, co? Hard steela. Tylko kurde. Inaczej to powinienem zrobić. Chociaż nie, czekaj. To jeszcze nie teraz prelevel. Okej, dobra. Żadnych nowości w tym TFT, więc wiesz, co tam u ciebie, jak dzionek mija. W porządku, chociaż kurczę, strasznie nie chciało mi się dzisiaj wstawać do pracy, jak mam być szczery. Ale poza tym to wszystko gites. I kliknijmy prelevel. Prelevel oczywiście, żeby zwiększyć sobie szanse na Afeliosa. Siema Ola. Kurczę, no taki Afeliosik by się fest przydał. Hard seal od początku i by można było lecieć jakiegoś z Reala, nie? Random completed item. No, kurczę, nie wiem. No i nie ma. No i nie ma niestety. Ale dobra, może zaraz się pojawi. No zawsze może to być też secik, nie? Ale na secika to tutaj lipnie. A co w ogóle ludzie pobrali? Tu też są dwa hardstyle, ale bez Chosena, Punk, Beat, Emo, Bruiser, Big Shot i hardstyle. O, let's go! O to właśnie chodzi, moi drodzy, o to właśnie chodzi. Tylko... ja tu chyba golda robię? No bo i tak dostanę jedną monetkę. No, raczej gold. Dobra, miłego świętowania. Zaliczonej sesji. No i fajnie by było teraz wygrać, nie? Tylko trafiam na, kurczę, dosyć mocnego ziomka. Nie dość, że tutaj natknąłem się na Eternala, to jeszcze jest Olaf w czterech bruzerów z Betekiem. Także ja tutaj nie wygram. Ale no z tym chcemy jak najczęściej. Z tym to po prostu streak w kratkę, nie? Raz win, raz lose. No tutaj niestety się nie uda wygrać. Także giga szkoda. O kurczę, patrzcie, jest set. Jest i set. Tylko czy mi się to teraz opłaca zamieniać w jakikolwiek sposób? No niby można olać tego Sentinela. Bo to zawsze trójka jakaś.
O Boże, i tutaj też przegram. Dajcie wygrać chociaż jeden fight. Dajcie wygrać, bo ja potrzebuję kasy. Widzicie, jak zazwyczaj bambikowy streak łatwiutko mieć, nie? W moim przypadku. To kurde, teraz jak na złość. Jak na złość nie daje. Nie dają wygrać. Dobra, czego ja szukam? Ja chcę na pewno to. Łuk, tak jest. I to jest przy okazji drugi Aphelios. Dobra, także będzie red buff do zeslamowania. Nie wiem, ale taki OP augment dostałem. O kurwa, widzowie, ty! To jest 5 hard steeli. 5 hard steeli w tym momencie mamy. No to huge. Dosyć huge. Dobra, ciekawe, ty jakie plany masz na walentynki? Zabierzesz swoją kobietę? My ogólnie na jutro jakichś takich specjalnych planów nie mamy. Damy sobie tam takie drobne prezenciki. No i jakiś film, sushi sobie zamówimy. Tak raczej na chillku. Ale... Nie jutro, tylko jakoś tam chyba za tydzień, coś takiego. Idziemy sobie do opery. Na przykład, nie? I tak, to będzie też trochę podpięte pod walentynki, tylko że no termin inny. Siema Rizej. Kurwa, no i nie mogę nic wygrać. Zupełnie nic nie mogę wygrać. Jak na złość, cholera. Jak na złość. A augment kurna czeka. No a przynajmniej wypłatka tutaj będzie dosyć mocna. Bo 5 hard steel już jest. Ale irytujące to trochę. Dobra, tutaj wygram. Tu w końcu dostanę hajs dodatkowy. Ja naprawdę starałem się wygrać, no tutaj już prelevele szły, kurczę, dostawianie unitów, ale no nie chcieli, nie chcieli mi popuścić, mocni zawodnicy. Ależ tutaj też tak, kurde, close w miarę. Ale te hardsteelki mega tutaj siadły, także no ja mam nadzieję, że tutaj polecimy po jakąś fajną wypłatkę. Dobra, ja to cashuję. Bo to się nie zapowiada, żebym ja przegrywał wszystko jak leci. Raczej się nie zapowiada. Poza tym ja nie chcę cały czas przegrywać, no bo ja chcę to wypłacać, nie? Jak najczęściej z tego korzystać. O, jest blue buff. Kurde. Kozacko. Także mamy już dwa itemy na naszego Ezreala. Tylko teraz pytanie. Czy lepiej tu dostawić Senne, czy Mordę? Dobra, na razie zostawię sobie oboje. Jak to się mówi? Bo to jest on i ona. Oboje, chyba, nie? Teraz wszyscy tego E zagrają z Lucianem. No, cóż.
Jak takie piękne hardstylki siadły na open i takie itemki, no to jakbym tego nie zagrał, to by mnie chyba musiało srogo popieprzyć. Ho, level 9? No nie wiem. Nie wiem, czy nie za duży gambling z tym. No, level 9 to chyba za dużo. Cykam się. Dziś ma być bipacz? Naprawdę? Ma być bipacz? Właśnie z nerfem Ezreala? Czy co? Pewnie coś w tym stylu. No bo co innego w sumie nerfić? Jest coś takiego giga broken poza tym? Chyba nie za bardzo. Ale nie wiadomo, co zmienił Mortyr, tylko pisał, że będzie. Okej. Dobra, a jak my to w ogóle byśmy chcieli zagrać? Co my tutaj chcemy zbierać? Chcemy na pewno jakiegoś barda. Seta, MF-kę, czekaj, coś jeszcze z trójek? Nie. Dalej, czwórki. To Poppy, Ezreal, Dedy Illaoi, Jean, Lucian. I to jest 8 unitów. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No. Ewentualnie jeszcze jakaś inna legenda, ale to już dziewiąty by był potrzebny. O nie, moja rękawiczka. Ajajciu. A packa mi się tak średnio podoba, szczerze. Dobra, wezmę Poppy drugą. Zawsze to bliżej dwójki. Ale no, tej rękawiczki szkoda. I czemu ja wszystko przegrywam? No, dajcie jakiegoś, kurde, pojedynczego winka gdzieś tutaj wpleść. What, kurwa, co? Co? To dobra roleczka, co? No, niezła, niezła. Haha, przyjemna. Maśniutko, proszę państwa. Dobra, ja na 7 hardstyli nie wchodzę. No, nie wchodzę, to można to sprzedać. Kurde, dwa Ezreale, tak o? Tutaj naprawdę, gierka mi mówi jedno, od samego początku. Open na hardstylach, dwa itemy szybko zeslamowane, dwa Ezreale na 5% w sklepie. No. Nie wiem. Jak ta gra nie wyjdzie, to nie wiem, co by miało wyjść. Dobra. Cash out. Sporo golda. Jazzik. No kurczę, nawet nie wiem, czym tego nie wziął, jak mam być szczery. Co wezmę?
Mamy steel 3 hard steele, nie? Także jakąś jeszcze jedną drobną wypłatę można wziąć. A tak, z taką MF-ką, no to już naprawdę jesteśmy mocni. Teraz już naprawdę jesteśmy mocni. Także teraz raczej będziemy wygrywać już. Nie wiem, jakoś tak naprawdę ktoś by musiał mieć giga mocny stół, żeby ze mną wygrać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, co ludzie mają. O, tu country fajnie całkiem jest rolowane. Ale tutaj też ziomek chyba będzie chciał to grać. No dobra. Siema kumpel, witam wszystkich. Siema Seba, siema śma, witam. Ja pierdyle. Tylko te itemki to już mogłyby się, kurczę, nieco zmienić, co? Już mogłyby dać coś innego trochę. No bo co, ja tutaj gram Last Whisper? W sumie na Lucianka jakieś albo na Gina. Mam też Ginzo. Tylko z tego. Ja wiem, może jakiś Gunblade albo Crown Guard. O, patrzcie, jednak przegram. Dobra, fajnie, fajnie, bo to zawsze 3 golda dodatkowe. Zak i Z na 8. Czekaj, bo ja stworzyłem sobie coś takiego. Jajko. O! Rekrut może być niezły. Tylko nie wiem, czy to nie będzie za mało. Battle Augmentów. Nie no, ale Champion Duplikator. Nie no, dobra, biorę to. Mam nadzieję, że nie spierdolę se sytuacji. Już de facto mógłbym zrobić Ezreala 2, tylko wtedy kogo ja będę brać jako Chosena? Nie no, zawsze jakiś odklejony totalnie scenariusz tej gry to jest Ezreal 3. Ale no to naprawdę taka odkleja, że się w pale nie mieści. Dobra, pięknie, kolejny goldzik. No i co, tutaj będziemy brali ostatnią wypłatę, nie? To będzie ostatnia wypłata raczej. Kurczę, w sumie mogę mieć tu emo. To raczej wolę mieć emo. No większe value zawsze do jazzu, nie? Masz usuwacz, więc możesz go zrobić, a najwyżej itemy przerzucisz, a będziesz miał szansę na trójkę go zrobić. No właśnie tak też mam w głowie jakiegoś Ezreala 3. No bo wiesz, dostanę jeszcze jednego Ezreala, dostanę go w Chosena i jestem 2 off wtedy z tym Champion Duplikatorem. Tylko w tym lobby no dużo osób może chcieć go... A czekaj, ja w ogóle kurde... Czemu ja już teraz nie rolowałem po nowego Chosena? Coś tu nie zagrało. Zdecydowanie coś tu nie zagrało. Dobra, ja chyba muszę wziąć to... Jakiś gargoyle chyba pójdzie? Przecież nie wiem, czy nie robić tego Crown Guarda.
Dobra, cash out. I teraz tak. Ty mi już nie jesteś potrzebny. Ty. Dajmy sobie tu Zeda. Jest Lucian. Dobra, zróbmy sobie tak. No, my bad, strasznie my bad, bo tutaj zamuliłem ostro. Jest 4-5, ja jeszcze nic nie zrolowałem, Kurde, zagadałem się. Zagadałem się i jakoś pominąłem moment, w którym już powinienem rolować po Chosena. Także nieprzyjemna sytuacja. Dobra, no i mamy go. Moi drodzy, mamy go. Dobra, zróbmy na razie tak, może. Ach, dwóch brakuje. Jeszcze oczywiście Gina bym potrzebował tutaj. Bo na razie ten mój board to jest taki front, w ogóle cały jest do wymiany. Chyba, że olać to. Albo nie, wtedy gram MF-kę za barda. Dobra, no i nie, mam potencjalny Crown Guard. Może Shojina? Dobra, jest MFK, to zróbmy sobie tak. Jest set 2. Kurczę, no nie wiem, czy nie sprzedać tego jednego Ezreala, bo coś tu średnio siada. Zaraz jeszcze trzeba zobaczyć, jak u reszty to wygląda. Ale na razie to nie wygląda jakoś fenomenalnie. Mam jeszcze te sentinele z dupy. Dobra, ale tu ziomek odpada. Szybki scouting trzeba zrobić. Możesz item podmienić na Ezreala Chosena jak coś. O, w sumie to jest kurwa w chuj słuszna uwaga, bez kitu. Tu jest jeden Ezreal. Ej, come on! Dawać Ezreala! Dwa Ezrealki i narra. Nie wiem, czy Shojin jest dobrym itemem na... Raczej jest chujowy Shojin na Luciana. Takie odnoszę wrażenie. Dobra, jest Zag 2. Jest Ilaoi.
Tylko Illaoi teraz ja już nie potrzebuję. Dobra, to teraz za seta mógłbym zagrać Yorika. To by było dużo lepsze. No, dobra, Yorika trzeba znaleźć. Tak. To jest dobry plan. Jest Lucian. Illaoi. Jako drugie Ginzo to jest. Na kogo to Ginzo? Na MF-kę? Chyba ta. No nie wiem, zawsze można jakąś Illaoi zrobić, ale kurde no. Muszę dostać przecież tego ziomeczka. Dobra, poczekajmy z tym jeszcze. Tego Zeda raczej ja tutaj nie zagram w ogóle. O, jest Illaoi 2. To dawać hajs. Z rękawiczki. Ciena. No tak roluję, szukam tego Ezrealka, ale jebaniutki nie chce się trafić za bardzo. Zobaczmy, jak to u reszty wygląda. No tutaj nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Ej! Come on! Nikt w tym lobby nie ma już Ezreala? No to Halko! Kurda! Dawać go! Ile można czekać? Dobra, czyli tak, 4 bity, 2 jazzy, Bruiser, Emo, Guardian, Mosher. Może nie powinienem nawet rolować, tylko starać się wejść w ten level. Chyba trochę przeholowałem z tym rolowaniem. Chyba powinienem już sobie odpuścić trochę i pójść w level. Takie mam wrażenie. No. No bo jak się nie chce trafić, to teraz level daje mi naprawdę sporo. Bo mogę dostawić chociażby tego Zeda po ADM-a. Albo jakby znowu się trafił, to Barda. Okej, okay, wait. A może jednak ostatni. Jebaniutki zbejtował mnie. Zbejtował mnie na rolkę. Cholipcia jasna. No, jeden! Jedna sztuka, dawać go! Nie, jak już jestem one off, to już nawet nie myślę o tym levelu, nie? Dalej, danki rolujemy do upadłego, aż nie siądzie. Kurczę, ta Akali. O Jezus, ale mnie zaorała.
Kurwa. On teraz trzyma Ezreala. No co za gość. Dobra, ja mam 9 HP, ja nie chcę ryzykować. Chociaż czy to nie... To powinien być Lucian. Ah, my bad. Odwaliłem. Kurde, skąd on dostał dwa Ezreale? Jak ja się tutaj tak pocę, żeby go hitnąć. To jest nie fair. Dziś miałem gierkę, że S3 przegrał z Katą 3. O, to ciekawie. To zabawnie. No, ale tutaj powinienem zrobić Luciana 2, a nie Yorika 2. Odkleiło mi się trochę. Okej, on ma Ezreala 2, jebać go. Kurde, i co teraz? Brakuje mi goldzika. Jezus, tak było blisko. Byłem one off, kumacie to? One off być i nie hitnąć. Szkoda. Ale jak ziomek już ma Ezreala 2, to naprawdę raczej nie ma co się tutaj nawet łudzić. Chociaż ja go teraz eliminuję. Tak, ja go teraz eliminuję. No, ja inaczej, wytłumaczę się. Wytłumaczę się, dlaczego sprzedałem tego Ezreala, ok? Sprzedałem tego Ezreala dlatego, ponieważ mam 9 HP i po prostu najzwyczajniej w świecie bałem się, że odpadnę. Bałem się, że odpadnę, więc jak ziomek tam zrobił go, no to sprzedałem i wolałem sobie tutaj rolnąć właśnie na przykład Luciana 2 niż siedzieć bezczynnie, nie? Więc tak to wygląda. Dobra, no jakiegoś hardsteela jeszcze by można było tutaj ewentualnie przy levelu wrzucić, tylko że już my nie zdążymy wejść w level. Nie, nie, to już się kończy gierka. Już gierka zdąży się skończyć. Także no, Imo, decyzja była dobra. Znaczy inaczej, była bezpieczna. W ten sposób, była bezpieczna. Dobra, czy to jest top 1? Nie, ziomek z country wygrał. Na mojego klona. Kurde, przydałby się kolejny remover. Będzie chyba top 1. No zobaczmy. Okej, on się przedstawił, ale tak czy siak mam tu Brambla. Tylko że Lucian teraz słabo strzela. I to chyba nie będzie top 1. Chociaż czekaj, Poppy mocno trzyma. Ej, twarda, twarda jest z niej sztuka. Dobra, jednak top 1. Także fajnie gierka wyszła. No szkoda tylko, że tego Ezrealka się nie udało.